że tak powiem, skutkowało czy tak, taki samolot fizyka, fizjologia, nie? Mam taką historię, no to może część młodzieży, prawda? Nie, nie uczyła się o historii najmniej. Za siebie tak samo i drugą stronę też, żeby to podstawy programowe dla techników i szkół zawodowych zakładały to, że też w pierwszej klasie tych szkół były realizowane ten program, który licealiści też realizowali. Więc to były te same podstawy programowe. No dobrze, życie chrześcijańskie. Jest to wszystko życie kościoła, jest to jednak także, na całość. Już mówiliśmy, ja tutaj powtarzamy, że ten, taki podział, że my mamy pracować, my laicy, ludzie świetni, tak zwani, pracować, przychodzić raz w tygodniu do kościoła. To nie jest jednak to same. Każde tace, przyjąć pokolenie i tak dalej, a tutaj reszta się zakończyła się mocno, to tak jest wykładanie, nie tu w Polsce, jesteśmy w jednym, na jednej drodze, oczywiście każdy ma inny charyzmatyczny rodzaj posługi, oczywiście taka sama odpowiedzialność, to też jest inna rzecz płynąca, no ale jak ktoś kiedyś powiedział, no nie wiem, czy to jest trudniejsze, czy łatwiejsze, czy bycie teraz właśnie ojcem, natomiast fizyczny, tam prawda, była zrobiona taka konstrukcja, że wszyscy licealiści, uczniowie techników i uczniowie szkół zawodowych uczyli się takiego programu ogólnego, czyli wszyscy kończyli te same rzeczy, a licealiści mogli dodatkowo rozszerzać nowe doktryny. Natomiast ten program ogólny był taki sam dla nich, to ja wam prawdę mówię. Potrzeba było takiego, a nie innego właśnie spojrzenia na Kościół, aby jakoś też i pomóc. Mówimy wszystkim wierzącym, tak jak mówimy, te zakony. No to na początku te wskazujące, żyjące, prawda, poza miastami, współczesnych świata, trzeci, czwarty wiek, potem franciszkański, prawda, potem jeszcze się nie państwowie Kościoła, którzy też wskazywali, ale też franciszkański, potem mamy te, które były na przełomie tutaj jeszcze po Soborze Tydenckim przychodzące odpowiednie reformy kościelne i te współczesne, które też powstawały też po Soborze Watykańskim, czy w czasie też Soboru, te, które no, się tam zmieniać, ale które bałały się właśnie tym szczególnym charyzmatem życia misyjnego, może nie bezpośrednio tych też Ewangelii, właśnie na misji na kontynentach afrykańskich, nie tylko. Nie zapotrzebowali tam Duch Święty kierował, wybierał tych poszczególnych ludzi, tych założycieli, dawał im nieustanne jakieś takie impulsy i przy rzeczywiście dwa roczniki będą poszkodowane, bo będą między innymi no, też jest, program, jest oczywiście z hierarchią Kościoła cały czas, bo nie jest tak, że to jest jakby osobno, to jest osobno, ale powstawała się taka idea i powstawał konkretne zgromadzenie zakonne, czy też zakonne męskie, zakonne żeńskie, oczywiście cały czas podporządkowane osobie przez Ojca Świętego, będące w Kościele, ale wypełniające takie konkretne charyzmaty, a przede wszystkim dające świadectwo życia tam, gdzie ich no, postawił kościół, tak można powiedzieć, z konkretne miejsca, miejscowości, miasteczko, może wiosko, może wielkie aglomeracje, wielkie miasta, miasta gminne, czy w Rzymie, czy w Paryżu, chociażby Parc du Sacré-Cœur, tam się wydaje, że życie szaleje, płynie czas i tak dalej, wszystko się liczy, giełda, te wydarzenia kulturalne takie, nie wiadomo jakie, a tam właśnie u góry ojcowie, bodajże benedyktyni właśnie i adoracja całą duchowa, nowe na Świętego Sakramentu, na tej górze męczenników był Bartr. Modlitwa za świat, za Kościół, za świat, ale za konkretne to miejsce, czy tak samo w innych miejscach. Moim zdaniem tak, że są tam też opisał Kościół, czy miejsce w katedrze, także modlitwa adoracyjna, siostry czuwają, mają osobę, to tylko właśnie, żeby przede wszystkim tam być, mieć te czuwania przed Świętym Sakramentem modlić się za cały świat, po te intencje, które też przychodzą pod ludzi. I tutaj to jest właśnie ten sens, że ktoś poświęca, można powiedzieć, że co on wytwarza, poprzez te wszystkie siostry, które tworzą opłatki,
czy on tam czeka, czy on ma też, bo są nawet już teraz takie małe zakłady, które to robią. I choć tam nie, to też było takie, może przecież tam, tam się było takie skojarzenie, nie, ale właśnie nauczają, uczą, to jest modlą się za, rozmawiają, może do nich przyjść na tak zwaną tą właśnie furtę, tam porozmawiać, kształć i poradzić, bo już teraz wiemy, że nie jest tak tylko, że wydążyć rodzic zawodowy, też chyba przy językiem będzie pojednali, ale również może się odbyć rozmowa duchowa i też siostry wypełniają tę przeszkę, ale właśnie to jest to wspólna droga, kroczenie za Panem Jezusem w Kościele i te takie właśnie przystanki, znaki, jakie są w przypadku właśnie życia konsekrowanego zakonnego, które my obserwujemy w telewizji. Wysłuchali Państwo powtórzenia wczorajszej katechezy. Jest godzina 3:30. Słuchają Państwo Radia Maryja w programie nocnym. Czas na cykliczną audycję Głos z Krakowa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy cotygodniowej audycji Głos Krakowa. Naszą dzisiejszą audycję poprowadzimy z Domu Generalnego Zgromadzenia Sióstr Albertynek i Sanktuarium Exochoro Świętego Brata Alberta w Krakowie przy ulicy Woronicza 10. Pragnę serdecznie powitać siostrę Michalę Faszcza, Albertynkę, która w tym domu opiekuje się pielgrzymami i troszczy się o kult Świętego Brata Alberta. Cześć Boże, witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Sanktuarium Exochoro Świętego Brata Alberta. Proszę siostry, w ubiegłym roku Sejm i Senat Rzeczypospolitej podjął uchwałę, która ustanawia obecny rok rokiem Adama Chmielowskiego, Świętego Brata Alberta. Również Kościół katolicki w Polsce ogłosił ten rok właśnie pod tym patronatem Świętego Brata Alberta. Dlaczego obecny rok, który przeżywamy, jest rokiem Adama Chmielowskiego, Świętego Brata Alberta? Ogłoszony przez Sejm i Episkopat Polski rok Brata Alberta wiąże się z setną rocznicą jego śmierci, którą obchodzimy w tym roku. Brat Albert umarł w Dzień Bożego Narodzenia w samo południe 1916 roku, w pełni przytomny, otoczony braćmi, siostrami, ubogimi, kapłanami, zaopatrzony sakramentem namaszczenia chorych, pobłogosławił wszystkich zebranych i tych, którzy będą w przyszłości służyć ubogim. Wspólnoty sióstr i braci oddał w opiekę Matce Bożej Częstochowskiej, wypowiadając słowa: ta Matka Boża Częstochowska jest waszą fundatorką, pamiętajcie o tym. Gdy usłyszał płacz, powiedział: co tu płakać, z wolą boską macie się zgadzać i za wszystko Panu Bogu dziękować. Prosił następnie, aby zaśpiewano Magnifikat. Wszyscy niejako przez łzy śpiewali tę pieśń radości. Potem spokojnie odszedł do Pana. Od tamtej chwili w każde południe Bożego Narodzenia bracia i siostry zbierają się w swoich kaplicach i śpiewają radosny Magnifikat za świętość życia i dzieło świętego brata Alberta, które pełnił aż do końca. Siostro, pastorze Kościoła katolickiego w Polsce, w liście pasterskim Episkopatu Polski z okazji roku brata Alberta podkreślili słowami, że rok ten poświęcony uczczeniu tego szczególnego patrona miłosierdzia stanowi doskonałą kontynuację zakończonego nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia. W tym roku, przyglądając się szczególnie osobie świętego brata Alberta, chcemy wprowadzać w nasze życie jego słowa: trzeba być dobrym jak chleb. Rok brata Alberta jest jakby przedłużeniem roku miłosierdzia, bo któż jak nasz szary brat oddał w swoim życiu tak wiernie miłosierdzie Boga Ojca wobec tych najsłabszych.
najsłabszego człowieka. Brat Albert zdobywał umiejętność bycia dobrym jak chleb w szkole cierpienia, które dotykało go już od wczesnej młodości. Słowa brata Alberta mówiące, że trzeba być dobrym jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodnym, są wielkim przesłaniem dla nas, jak w naszym życiu możemy zdobywać taką postawę dyspozycyjności chleba. Duchowość chleba w życiu brata Alberta to nie tylko sprawa pokarmu, choć on sam od dzieciństwa miał w wielkim szacunku każdą okruszynę chleba. Jego duchowość idzie dalej do Chrystusa hostii. Nasz święty modli się słowami: patrzę na Jezusa w Eucharystii, czy Jego miłość mogła obmyśleć jeszcze coś piękniejszego, skoro jest chlebem i my bądźmy chlebem. Skąpy jest ten, kto nie jest jak on. Dawajmy siebie samym. Brat Albert nauczył się dawać swoje życie jak chleb od Chrystusa, bo przecież Chrystus pod postacią chleba rozdał samego siebie każdemu, kto tylko pragnie go przyjąć. A brat Albert uczy nas teraz właśnie tej dyspozycji dawania siebie innym, nie sytym, ale właśnie tym, którzy się źle mają. Proszę siostry, a kim był święty brat Albert? Jak to się stało, że młody artysta Adam Chmielowski, malarz, porzuca wszystko i staje się opiekunem ludzi ubogich i zepchniętych na peryferia? Czyli cały czas, nie poszczególnych dzieci. Brat Albert to Adam Chmielowski, pierwszy syn Wojciecha Józefy Chmielowskich, urodzony 20 sierpnia 1845 roku w Igołomie pod Krakowem. Możemy powiedzieć, że jest to święty o niezwykłym, pięknym, pięknie człowieczeństwa. Jego ujmujący charakter, hart ducha i wielkoduszność serca, nade wszystko duchowe piękno, zajaśniały pośród bardzo trudnych doświadczeń, cierpień osobistych i ojczyźnianych. Trwałe kalectwo, jakiego dotknęło podczas powstania styczniowego, nie zgasiło jednak w nim chęci poznawania świata i dążenia do zdobywania noszonych w sobie ideałów. Można by wiele wymieniać i mówić o trudach i niedogodnościach, jakie dotykały Adama Chmielowskiego, ale on nie zatrzymywał się na opatrywaniu ran, ale z całą pasją poszedł dalej, przekraczając siebie w darze dla ojczyzny, nade wszystko w darze dla ratowania godności zagubionego życiowo człowieka. Brat Albert, jeszcze jako Adam Chmielowski, zaznaczył się w kulturze polskiej jako wybitny malarz. Ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Był utalentowanym malarzem, cenionym w koleżeńskim środowisku artystów, malarzy. Jako prekursor polskiego impresjonizmu zasłynął jako dobry kolorysta, pejzażysta, wydobywający niesamowity nastrój. Maluje pełne ekspresji pejzaże, bardzo interesujące postacie, portrety osób. Był człowiekiem niezmiernie wrażliwym i szczerze dążącym do poznania i ukazania prawdy w sztuce. Widział piękno wszędzie, szczególnie w ludziach, którzy byli odbiciem piękna Boga. Dlatego poruszony takim odkryciem, sam chce tworzyć i ukazywać ukryte piękno. Wydobywa na płótno to, co porusza jego wnętrze, to, co jest jego osobistym, niepowtarzalnym stylem. Mówił, że istotą sztuki jest dusza wyrażająca się w stylu. Powoli malarstwo Adama przybiera tematykę religijną i pierwszym obrazem o tematyce religijnej to wizja świętej Małgorzaty. Po ukończeniu tego obrazu, pełnego światła, mistyki, Adam przechodzi do malowania exe-homo, obrazu swojego życia i duchowej przemiany artysty, malarza Adama Chmielowskiego, ojca ubogich. W tym głębokim doświadczeniu mistycznym spotkania z Chrystusem cierpiącym z dziedzińca Piłata kształtuje się powołanie i misja naszego świętego. Pełni
rozkwitu swego talentu malarskiego dokonuje Adam wielkiej życiowej decyzji, aby opuścić grono artystów, niejako złożyć paletę swego talentu w ręce Boga i wstępuje do jezuitów, aby tam święte rzeczy malować, święte obrazy malować. Przeżywa tam noc wiary, przeżywa kryzys, który pomaga mu ukształtować w sobie człowieka nowego za łaską Bożą. Opuszcza nowicjat, jest przez jakiś czas na Podolu swojego brata Stanisława i tam pod wpływem rozmowy, jaką przeprowadzał jego brat Stanisław z proboszczem, rozmowy dotyczące miłosierdzia Bożego, dobroci Bożej, Adam odkrywa, że Bóg jest nade wszystko miłością miłosierną i wtedy dokonuje się w nim przełom. Zafascynowany też postacią świętego Franciszka postanawia szerzyć tercjarstwo na tym terenie, ale nade wszystko przybywa do Krakowa jako przemieniony człowiek, który zajmuje się ubogimi jeszcze jako świecka osoba. W konsultacji oczywiście z kościołem, z kardynałem, z księdzem arcybiskupem Albinem Dunajewskim decyduje się na przybranie habitu trzeciego zakonu świętego Franciszka w 1887 roku i jako ubogi tercjarz franciszkański idzie do najbiedniejszej dzielnicy Krakowa Kazimierz, aby zamieszkać wraz z nędzarzami, służąc im miłosiernym czynem. I właśnie ta wielkość brata Alberta, jego przemiana, która właściwie się dokonała w nim, ale też przy obrazie Ecce Homo, który malował, którego wydobywał z własnego wnętrza, sprawia, że on niejako zanizwa to, co było przedtem, a cały kieruje się w kierunku Chrystusa, który go pociąga i jednocześnie posyła do tych najuboższych. Siostro biskupi polscy, w liście pasterskim, o którym wspomniałem już, pytają nas wiernych, czego uczy nas dzisiaj święty brat Albert, jakie przesłanie nam pozostawia, jak siostra na to pytanie, na te pytania odpowie. Święty brat Albert uczy nas całym swym życiem. Uczy nade wszystko, jak poszukiwać prawdy, a poznając ją, jak zdecydowanie opowiadać się za nią i mężnie dążyć do celu. Jest wiele jego myśli, które odzwierciedlają, jak zdecydowanie wybiera to, co akurat rozpoznaje w swoim sercu. Uczy, jak być przyjacielem Boga i człowieka. Ukazuje nam drogi prawdziwego patriotyzmu i odwagi dawania swego życia dla ojczyzny poprzez walkę wyzwoleńczą, poprzez ubogacanie jej swym talentem malarskim. Uczy swoim heroicznym cierpieniem, w którym jednoczy się z Chrystusem. Uczestniczy niejako w jego drodze paschalnej poprzez własne cierpienie. Możemy powiedzieć, że brat Albert uczy, jak podejmować ważne decyzje, jak słuchać Boga i pielęgnować prawość sumienia. Uczy nade wszystko wielkiego szacunku dla godności człowieka i do tego najsłabszego. Pozostawia nam przesłanie, że służba człowiekowi jest zawsze służbą Bogu i Ojczyźnie. Budzenie w człowieku zagubionym nadzieję i radość życia to prawdziwa praca u podstaw, która w tym czasie jakoś się przejawiała nawet w literaturze. Ale tą pracę podejmują wielcy wychowawcy, wielcy pedagodzy. Brat Albert podjął ją służąc miłosiernym czynem, dając swoje życie dzień po dniu aż do końca. I co ważne, on nie wyczerpał się w dawaniu siebie. Umarł Adam Chmielowski, narodził się brat naszego Boga.